witam serdecznie. Powracamy do Frostpunka. Sytuacja wygląda średnio, bym zdecydowanie powiedział. Brakuje nam ludzi, brakuje nam węgla. Optymistycznie stoimy ze stalą. Stal jednak za chwilę zostanie wykorzystana na protezy. Będziemy starali się tych inwalidów tutaj ogarniać. Jeden z naszych ludzi nie żyje. Niezadowolenie wzrosło. No i właśnie, kurczę, z tym tutaj jest duży problem. Już tego dużym problemem, a bardzo dużym wręcz bym nawet powiedział, jest, no cóż, spadek temperatury o 30 stopni. Teraz mamy 40. To jak będzie minus 70, to coś mi mówi, że tutaj może być problem. Członek naszej załogi został pobity na śmierć, gdy gonił Londyńczyków. Złapaliśmy jednego ze złodziei. Ale to nie on jest mordercą. Co powinniśmy zrobić? Dobra, zamykamy go oczywiście. Liczba Londyńczyków spada. Zabili go tylko dlatego, ta obietnica nie przywróci mu życia, ale lepsze to niż nic. Londyńczycy zyskują zwolenników, już 18. Kurczę. No, tutaj się sytuacja nam nieco zagęściła, bym zdecydowanie powiedział. Mam nadzieję, że z tym pożywieniem będziemy mieli troszeczkę lepiej, gdyż stoimy na poziomie 0. Więc niech wracają nasi łowcy. I niech przynoszą coś do jedzenia, bo przecież umrzemy z głodu. Okaże się, że tutaj wszystko z każdej strony nas jest w stanie coś zgładzić. Jak nie oczywiście temperatura. Dobra. Opcje ocieplania. No z tym ocieplaniem oczywiście jak najbardziej na plus. Można by się zastanowić nad trzecim. Ile by nas to kosztowało? 100 drzewa i 50. Nie no, pójdźmy raczej w stronę ciepła. Regulator przeciążenia, to by można było też wymyśleć. Pozwala zwiększyć temperaturę we wszystkich strefach ciepła o 2 poziomy, gdy włączone jest przeciążenie generatora. Problem z... Co mamy tutaj? Nie możemy tego zobaczyć. Dobra, idę w trzecie drzewko. Jak z naszymi zwiadowcami, za 6 godzin 13 minut dotrą. Jak sytuacja z naszymi łowczymi? Czy oni w ogóle tutaj sobie jakoś coś dają radę? Czy nie chce im się? Strażnica. Niestety w naszym więzieniu przebywa dość spora liczba ludzi. I to powoduje właśnie to, że mamy te braki kadrowe. Braki kadrowe, bardzo duże ilości. Tutaj mamy 3 inżynierów. Nie mamy ludzi. To jest trochę ból. Dobra, gdzie są te... Warsztat. To wszystko się zgadza. Troszeczkę zamota na polu bitwy. Ten obiekt został zamknięty. Oczywiście cały czas staram się zbierać... To nie idzie w tym kierunku. To nie idzie w dobrym kierunku. Musimy pozbierać troszeczkę pożywienia. Będziemy później odpalać 24-godzinne zmiany i będziemy dorzucać brygadzistów. 9 godzin zostało. Kurczę, tutaj jeszcze tylko jeden dzień. Nic. Wiem, co zrobię. Idziemy w kierunku jeszcze jednej retorty. Gdzie jest ta poprzednia retorta? Trzeba by ją odnaleźć. Tutaj mamy pubik. Torta prawdopodobnie gdzieś z drugiej strony jest. Można by się skoncentrować na automatonach. To też by nam dałoby nam to możliwość przerzucenia ludzi gdzie indziej. Hangar myśliwych. Powinien być jeszcze jeden gdzieś tutaj, ten hangar myśliwych. Tutaj jest. Wszystko jest w komplecie, ok. Można by teoretycznie stąd ściągnąć ludzi z tych hangarów. Można by. Tylko trzeba później pamiętać, żeby z powrotem ich do tych hangarów wrzucić. Znając moje szczęście, pewnie mi to umknie. I będzie problem. Dobra, niech pracują. Inżynierowie. Inżynierowie z Petrobudowy.
Dobra, tutaj niestety na chwilę obecną wrzucę inżynierów tutaj. Tutaj ten tartak za chwilę skończy swoją działalność w związku z brakiem surowców. Coś mi mówi, że tutaj będzie za chwilę finał imprezy, albo bardzo mocno będzie to wszystko skomplikowane. Mamy inwalidów, możemy ich tutaj jakoś... Mamy teoretycznie jedną z protez. Moglibyśmy ją jakoś w jakiś sposób tutaj przyczepić do tej kobiety, Matyldy. Wszystko jest w porządku. Chyba, że dopiero w momencie, kiedy będą mieli im to amputować, to wszystko będzie można zmieniać. Pewnie tak. A nie, widzę, że faktycznie coś tutaj się dzieje i zaczyna nam ubywać inwalidów. Bardzo dobrze. Tutaj nam się skończyły surowce, więc w takim razie rozbierz obiekt. Parowa kopalnia węgla. I to wymaga dwóch rdzeni parowych. Idę w tym kierunku. Mamy dwa rdzenie, nie, mamy tylko jeden. Mam nadzieję, że ci zwiadowcy coś do nas ciekawego przyniosą. Uchodźcy z Winterholm. Człowiek, którego widzieliśmy z daleka, zniknął jak kamfora. W jego kryjówce znaleźliśmy dziennik naukowca, który uciekł z Winterholm. Kiedy w mieście zapanował łód, rozpętało się tam prawdziwe piekło. Przywódca, kapitan armii, ogłosił, że władcą absolutnym próbował zaprowadzić porządek siłą. Wielu ludzi opuściło miasto, a większość z tych, którzy zostali, wszczęła bunt. Weźmy zasoby oczywiście. Coś nam się odkryło tutaj. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, co jest najpierw. Może będą tu jakieś zasoby, to byśmy wtedy wrócili. Tutaj coś mi mówi, będzie jakaś walka albo coś. Mam nadzieję, że wkrótce ludzie zaczną opuszczać więzienie. 14. Żeby pamiętać tylko i wyłącznie o tym, żeby wysłać łowców. Węglem cały czas jest problem. 16, dobra. Tartak niech sobie tworzy. Schuty zabieramy, wrzucamy ich tu. To będzie teraz wyglądać. Trzeba będzie tych ludzi przerzucać. Kurczę. Tutaj dobrze. Tu jest dobrze.
Tu jest dobrze, czyli mamy to obsadzone. Dobra, czyli tutaj możemy sobie, powiedzmy, rzucić pięciu. Pięciu powiedziałem. Dobra, tutaj trzeba by było coś się zastanowić, jak z tymi ideami. Patrole możemy zrobić. Ciekaw jestem, co to jest to ogólnie. Nowy porządek. Po wprowadzeniu nowego porządku każdy, kto ośmieli się wyrazić wątpliwość, zostanie uznany za zdrajcę. Posłuszeństwo to największa cnota. Bez niej miasto nie przetrwa. Kto się nie przyłączy, zostanie zmiażdżony. Nadzieja już nigdy nie będzie stanowić problemu. Powstanie miejsce publicznej egzekucji. Część wrogów publicznych zginie. Niektórzy będą walczyć przeciw temu prawu. Część z nich zginie. Ja to bym poszedł jednak w kierunku adaptacji. Co byśmy mogli zrobić tutaj? Ten nawóz? No nie jest to zła opcja. Ale... Bimber, w to bym poszedł. Listen everyone. New law is signed. Właśnie, to może być problem z tym umiarem tutaj w piciu. Żebyśmy tutaj nie przeholowali. Idziemy w kierunku automatonów. Do tłumu przemawia jeden z Londyńczyków. Straszy ludzi, próbując przekonać jak najwięcej z nich, by dołączyli do Exodusu do Londynu. Ale ludzie nasi są zadowoleni z życia, więc... Co, rozgonimy tłum? Niech mówi. Udaje nam się chorych ogólnie ogarnąć, to mi się podoba. Jak sytuacja wygląda w naszej placówce resocjalizacyjno-pojednawczej. Będą niedługo wychodzić. Dobra, kolejną parownię kopalnię węgla mamy ogarniętą, tylko tyle, że nie mamy rdzeni parowych, ale jeden jest w drodze. Torty będą produkować węgiel szybciej. To można by w te szpitale pójść, a moglibyśmy rozwinąć domy. Okej. Okay. Od tego może zacznijmy. Przyjdzie ta wielka temperatura na minusie, jakbyśmy mieli domy. To może by temperatura była dla mnie straszna. Minus 30 stopni, minus 70, no to jest naprawdę temperatura... Temperatura, która powoduje ciarki na całym ciele. Do huty trzeba ludzi pokierować, abyśmy mogli te domy wybudować w ogóle.
ale dzisiaj sobie zrobiłem dawkę z Frostpunka. Teraz będę musiał to wszystko wrzucić, bo nie, jak to już mówię, to już jest pewnie wszystko wrzucone, ale chyba nagrałem dzisiaj z 6 odcinków, czy 7 nawet. Chciałem tą grę ruszyć do przodu, zobaczyć jak uda mi się wytrwać najdłużej. Przy okazji odblokować sobie oczywiście te akty, które są związane z daną tam ilością przeżycia. Mieliśmy tutaj przeżyć kilka dni, chyba 20. Samowolna akcja. Kapitanie, jeden z mieszkańców został tak dotkliwie pobity przez strażników, że będzie kaleką do końca życia. Strażnicy twierdzą, że widziano go, jak wałęsał się z szumowinami i że chcieli mu dać nauczkę. Jego sąsiedzi jednak nie potwierdzają tych oskarżeń. Pokażmy strażników. Wzrośnie niezadowolenie. Po prostu byli czujni i zmniejszy się nadzieja. Zmniejszmy nadzieję w sumie. Niezadowolenie chciałbym sobie przygotować teraz na ten nadchodzący mróz, który niewątpliwie da się we znaki. Tak, i będziemy starali się wrzucić oczywiście 24-godzinne zmiany do kopalni węgla i wrzucić również brygadzistów. Potrzebujemy dużo jedzenia, potrzebujemy dużo zadowolenia, tudzież mało niezadowolenia, aby nas pchnęło w przód. Tutaj cały czas jest problem, Tu jest jeszcze problem. Ile tu zostało? 21 godzin. Czyli w momencie akurat, kiedy to się skończy, przyjdzie to obniżenie temperatury. No średnio. Można by teoretycznie zastanowić się nad tym, czy nie usunąć jeszcze jednej lecznicy. Ale chociaż może lepiej to zrobić po tym, jak przyjdzie to gwałtowne obniżenie. Bo ludzi będzie nam niewątpliwie przybywać w lecznicach. Ciężkie czasy idą, ciężkie czasy. Nie mamy co jeść znowu, a to pięknie. Myślę, że troszeczkę za późno tutaj się ze wszystkim bujnąłem. To może być problem. Ale i tak udało mi się dosyć galancie za pierwszym podejściem podejść. Myślę, że jeszcze nie narzekajmy. Myślę, że w tej fabryce może powinniśmy podnieść tutaj jednak ciśnienie gościom. Niech tyrają 24 godziny na dobę. Przyniesie nam to oczywiście automatony. Tak, troszeczkę chyba tutaj przysnąłem. Mam nadzieję, że uda się przetrwać to obniżenie temperatury. To teraz będzie najgorsza z opcji. Już pomijam to, że skończy nam się jedzenie. Ciężko, chorzy 27 Londyńczyków jest. Kurczę, oni też będą chyba z czasem chcieli stąd odejść. Zwiadowcy dotarli na miejsce. Zamarznięty zagajnik. Na niektórych drzewach zagajników widać głębokie nacięcia w kształcie krzyża. Wokół drzewa znaleźliśmy porozrzucane kości. Rozejrzeliśmy się wśród oznaczonych krzyżami drzew. Pod każdym z nich znajduje się płytki grób. Ciała pozbawione zostały większych mięśni, na niektórych kościach widać ślady nacięć. Zmarli zostali bez wątpienia pozbawieni tego, co można było zjeść. Teraz już wiemy, co utrzymywało przy życiu ocalałych wśród źródeł. Stawiamy groby w spokoju, ale zetniemy drzewa, by zyskać drewno. Dobra, wracać do naszego miasta oczywiście. Jest pożywienie, jest drzewo, jest również rdzeń parowy. I można by było się zastanowić, jak już ten rdzeń parowy do nas dotrze, nad jakąś lepszą kopalnią węgla oczywiście. Nie no, nie będę w stanie tego przetrwać, coś czuję. Nie będę w stanie tego przetrwać, chyba że zbudujemy jeszcze jedną retortę. Nie możemy jej zbudować, nie mamy stali. Kapitanie, położyliśmy kres kradzieżom. Parszywy złodziej wylądował w areszcie. Dzięki wydobyciu od niego informacji odzyskaliśmy racje żywnościowe i drewno. O, a to bonus.
kurde. Powiem delikatnie, kurde. Nic, musimy włączyć te zmiany awaryjne, bo to już za chwilę to będzie za późno na wszystko. Tartak parowy to jest pół bidę. Ta parowa, zróbmy sobie tutaj 0 na razie. Potrzebujemy teraz pożywienia, aby jeszcze brygadzistów ogarnąć. Chyba się zbliża nieubłaganie finał imprezy. Przyszło. No nic, bądźmy dobrej myśli. Może się uda jeszcze z tego jakoś wyjść. Dobra, dawać mi tych łowców. Zdecydowanie nie jest dobrze. Troszeczkę tak negatywnie do tego wszystkiego podchodzę, ale jak przyjdzie taka temperatura, no to szału nie będzie. Buduję jeszcze jedną retortę jako ostatnia deska nadziei. Jak ci ludzie tutaj, kurczę, strasznie nadzieja spadła, okej. Okay. Jeszcze tutaj poszedłem w kierunku złapania tych Londyńczyków, ajajaj, sobie poklikałem chyba na koniec już podczas takiego uniesienia. Co byśmy chcieli pouzupełniać? Pracowano technologię DOM, no właśnie. Teraz byśmy chcieli... A, dobra, kolejna z technologii. Co byśmy chcieli? Mechanizacja szpitali. Ocieplenie kuchni, ocieplenie placówek medycznych. Idziemy w węgiel zdecydowanie, bo tutaj będzie lipa. Ajajaj, ajajaj. Jeden z naszych ludzi nie żyje dodatkowo, żeby było śmiesznie jeszcze. Przypadkowa śmierć. W więzieniu doszło do wypadku. No tak.
wykonywali swoje polecenia. Dobra, tutaj zrobimy sobie finał tego odcinka. Zobaczymy, co przyniesie nam faktycznie spadek tej temperatury. Mam nadzieję, że węgiel podoła, ale coś mi mówi, że to może być jednak problem, żeby ten węgiel podołał. Mimo że teraz zaczęło go przybywać, no to jednak będzie z tym zdecydowanie duży problem. Może te retorty nas tutaj jakoś wesprą, mam nadzieję. Ale to wszystko będzie chyba mało, coś mi się wydaje. Jeżeli będziemy musieli włączyć te wszystkie grzejniki... No zobaczymy. Tymczasem dziękuję ślicznie za wspólnie spędzony czas. Ja jestem Arkadiusz i w tej beznadziejnej sytuacji żegnam się we Frostpunku. No i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.